Cześć, z tej strony Kamil. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jest dzisiaj gościnnie ze mną Boxdel. Cześć. I razem nagramy wraz z ziemniakiem, który jest za kamerą, krótkie pogadanki i ciekawostki na temat wielbłądów. No i powiedz mi, Michał, jak ci się podobają te zwierzątka? No każdy wielbłąd generalnie, z tego co zauważyłem, różni się od siebie jakimiś schematami. Ten ma na przykład dwa garby, tamten ma jeden. Kolorystycznie się różnią. Wielkością i gabarytami również się różnią. Niektórzy są mniejsze, niektóre większe. A ten ci właśnie kaptur podgryzał. No właśnie, widziałem. Wiesz co, różnica faktycznie jest zasadnicza, ponieważ te, które są tutaj obok nas, to są wielbłądy dwugarbne, czyli tak zwane baktriany. Natomiast tamte wielbłądy, tamte, to są potocznie zwane dromadery, czyli wielbłądy jednogarbne. O, normalnie to aż śmierdzi, jakby mówić. No, niestety śmierdzi. Niestety z ust im troszkę faktycznie śmierdzi, ze względu tą ślinę i pokarm, który spożywają. Bardzo charakterystyczna flora bakteryjna. A powiedz mi, dlaczego na przykład niektóre z wielbłądów mają takie krzywe garby? W garbie one nie gromadzą wody, o tym jak wszyscy to potocznie myślą, natomiast jest w środku zawarty wysokoenergetyczny tłuszcz. Po prostu tego tłuszczu teraz troszkę więcej spalają, ponieważ jest zimniej, więcej go potrzebują, więc automatycznie te garby troszeczkę im maleją. Michał, natomiast powiem ci jeszcze jedną ciekawostkę. Występuje jeszcze jeden gatunek, trzeci wielbłąda, nazywa się Birtugan. I on właśnie jest połączeniem dromadera i baktriana. Jest to krzyżówka. Rozumiem. W każdym razie powiedz mi, bo jestem ciekaw, czy jest to prawda, czy mit, że te wielbłądy potrafią tak długo wytrzymać bez picia? Jest to racja. Potrafią nawet 2 miesiące wytrzymać całkowicie nie pijąc. Natomiast później, jak do takiej wody się już dorwą, to tak jak mówiłem wcześniej, 200 litrów w ciągu 3 minut. To jest praktycznie pełna wanna wody. Tyle potrafią wypić za jednym razem. W samochodzie opowiadałeś mi, że wielbłądy potrafią wypić 300 litrów w ciągu 3 minut? Tak? No, 200 litrów, 200 litrów w ciągu 3 minut. Ja sobie to porównałem do 45-litrowych baniaków wody i jest to dla mnie zaskakujące, że po prostu taki wielbłąd potrafi wyssać wręcz 40 takich kubów w przeciągu 180 sekund. No, nam jest ciężko w ciągu paru sekund wypić jedno piwo, ale to wszystko ze względu na to, że my przełykamy, a taki wielbłąd na jednym przełyku po prostu ta woda do niego wylatuje. Rozumiem. Szczerze powiedziawszy, jestem zaskoczony gabarytami wielbłądu, bo widzę go po raz pierwszy i naprawdę nie sądziłem, że są to aż tak duże stworzenia. No, właśnie ten gatunek, baktrian, jest największym ze wszystkich wielbłądów. Dromader jest troszkę mniejszy. Jest troszeczkę mniejszy ten właśnie wielbłąd jednogarbny. Tak, mi zawsze wielbłądy kojarzy się właśnie z dromaderami, bo to właśnie taki podstawowy wielbłąd z mojej głowy po prostu, z mojego umysłu. Aha. To był taki dromader, czyli wiesz, jeden garb, kolorystyką taki bardziej brązowy. Wielbłąd, o którym uczyłeś się w szkole. Dokładnie, tak samo jego obłosienie, no chyba mogę to tak nazwać, tak. Jest również takie krótsze. Widać bardziej zarysy jego sylwetki. Tak, to jest właśnie cecha charakterystyczna dromadera, że on ma o wiele krótszą sierść, ponieważ dromadery zamieszkują o wiele cieplejsze tereny. Przede wszystkim tereny pustynne. Dlatego ta sierść też jest odpowiednio krótsza. No, z baktriany niejednokrotnie występują w terenach zimniejszych, chociażby też w Azji. No i właśnie ze względu na miejsce zamieszkania sierść musi być dłuższa. Baktriany tu nas cały czas zaczepiają, bo są przyjazne. Podejdźmy w takim razie do dromaderów. Dobrze. Jeden z wielbłądów właśnie w tym momencie uciął sobie drzemkę, natomiast zebry i słoń, które kręciliśmy wcześniej, śpią całkowicie na stojąco. Ten dromader jest według mnie bardzo przyjazny, ponieważ znam go już i bardzo... Wydaje mi się, że jest chyba najbardziej oswojony z tych wszystkich, ponieważ on podchodzi, natomiast tam, do tamtych trzeba podejść po prostu. Ej, ziemniak! Chciałem jeszcze jedną rzecz dopowiedzieć. Michał, nie wiem czy wiesz, na przykład dromadery były używane przez rodowitych mieszkańców Afryki wiele wieków temu na wojnach, które prowadzili. Tak, my używaliśmy konie w średniowieczu. Tak samo. Jeździli na nich, do tej pory oczywiście karawany, ale wykorzystywali je na wojnach. Ja. I wielbłądy były też szkolone do tego, żeby przeciwnika gryzły i kopały. Natomiast jedna zasadnicza cecha przeważa nad koniami, które posiadają wielbłądy. Wytrzymałość. Wielbłądy są o wiele bardziej wytrzymalsze ze względu na to właśnie spożywanie wody na wytrzymałość w trudnych warunkach, jak i również przez to, że wielbłądy poruszają się z prędkością o wiele większą niż konie, nawet do 65 km na godzinę. Wielbłąd jest szybszy od konia? Jest szybszy od konia. O kurde. Ale na przykład bardzo śmieszne jest to, jak wielbłądy biegają. To przypomina lekko kus, natomiast w wielu przypadkach jest tak, że odrywa naraz 4 nogi od ziemi, więc to wygląda tak zając, jakby on
skakał. Ciekawe, czy można by było na nie usiąść. Jeżeli chcesz usiąść na wielbłąda, to wielbłąd musi się skulić dokładnie tak, ten, który śpi. On sobie siada i ty wtedy dopiero możesz na niego wejść. Najpierw podnosi nogi tylnie, więc ty lecisz lekko do przodu, potem podnosi przednie, wtedy lecisz do tyłu, więc wiele ludzi na początku spada od razu przez głowę z wielbłąda. Akurat dromadery są tymi mniejszymi i lżejszymi wielbłądami, bo ważą mniej więcej tak do 500 kg, natomiast Baktrian potrafi ważyć prawie tonę. Kochany wielbłądku, możesz coś powiedzieć Piotrkowi do mikrofonu? Daj lejko. Wiesz co, Michał? Chodźmy od dromaderów, bo u nich niesamowicie śmierdzi. Przejdźmy tutaj do baktrianów jeszcze raz. Bez kitu, ich zapach jest wręcz odrażający. Zapach jest straszny, ale zobacz. Powiedz mi, jak to jest z udomowieniem tych baktrianów, bo to mnie najbardziej ciekawiło. Wiesz co, te wielbłądy zostały udomowione jakieś 2,5 tysiąca lat temu. Prawdopodobnie mówi się, że pierwsze udomowienie miało miejsce w Iranie. Na dzisiejszą chwilę na całą liczbę około 2 milionów, jakich występuje, większość z nich jest udomowiona, a chyba takie najliczniejsze stado dzikich wielbłądów występuje w pustyni Gobi i liczy około 1000 sztuk. Chciałem ci tylko pokazać, że ziemniak też cały czas chodzi w kupach i sikach. Tak. Michał, nie wiem jak tobie, ale mi tu cały czas jest zimno i woda, w której stąpamy, też już przemoczyła moje buty. Jest już to nie jest woda, to są siuśki. To już jest a ty masz całą w kupach. Michał, dzięki ci ślicznie, że wziąłeś dzisiaj tutaj z nami udział i mogliśmy coś wspólnie nagrać. Kochani, jeżeli wam się odcinek podobał i chcecie takich więcej, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej ziemniaka w siuśkach i w kupach, napiszcie to w komentarzach. Więcej gównianego ziemniaka. A ja chętnie będę przyjeżdżał na takie oto spotkanie, bo to rekreacyjnie mega bomba i każdemu polecam w ogóle spotkać się. Móc obcować ze zwierzętami, prawda? Ze zwierzętami, dokładnie. Michał, jeszcze raz dzięki ślicznie. Piona. Dzięki. I zróbmy w twoim stylu. Jasne. Piona, ludzie, trzymajcie się. Jeśli dzisiejszy odcinek ci się podobał i chcesz więcej, zostaw po sobie ślad w postaci lajka. A wszystkie nowe osoby zapraszam do subskrybowania kanału. Ciebie to nic nie kosztuje, a mi pozwoli bardziej się rozwijać i zmobilizuje do dalszej pracy. Dzięki.